Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego przewodnika duchowego. W ostatnim naszym spotkaniu powiedzieliśmy o rozwoju duchowym i metodzie, która będzie nam ten właśnie rozwój duchowy umożliwiała. Nazwaliśmy ją metodą małych kroków. Chodzi o to, że poprzez codzienną praktykę życia duchowego, poprzez małe rzeczy, które będą nas odnosiły do Pana Boga, będziemy w stanie osiągnąć wysoką doskonałość duchową. Dzisiaj poruszymy kwestię przeżywania duchowości, bo można powiedzieć, że życie duchowe zasadniczo będzie składało się z takich dwóch etapów. Przebywania z jednej strony w bliskości Boga, ale z drugiej strony doświadczenia duchowej pustyni, która jest czymś niełatwym. Będziemy starali się powiedzieć o tym, jak dobrze te dwa etapy w swoim życiu przeżyć. Serdecznie zapraszam do wspólnego oglądania. Duchowość możemy porównać do pewnego rodzaju tkaniny. Jedna ze stron tej tkaniny jest piękna, ma piękne wzory. Druga jest, można powiedzieć, niezbyt przyjemna dla oka, ale wciąż jest to jedna i ta sama tkanina. Tak samo, jeżeli chodzi o duchowość. Duchowość będzie związana z przeżywaniem zażyłości z Panem Bogiem, która będzie wyrażała się poprzez intensywną modlitwę, poprzez czas, który jesteśmy w stanie poświęcić dla Pana Boga, poprzez praktyki, które będziemy właśnie ze względu na Niego spełniać. I ten etap życia duchowego jest na tyle ważny, że mamy nawet pragnienie przebywania z Bogiem, które jest wręcz czasami nawet i przez nas pożądane. Drugi etap życia duchowego jest znacznie trudniejszy. Nazywamy go duchową pustynią i niekiedy dzieje się tak, że gdy ktoś doświadcza duchowej pustyni, zawraca z obranej drogi i w ten sposób nie jest w stanie osiągnąć duchowej doskonałości. Musimy zwrócić uwagę, że duchowa pustynia, a więc doświadczenie braku też i obecności Pana Boga w naszym życiu, które jest tylko i wyłącznie pozorne na pierwszy rzut oka, jest czymś, co pozwala nam zobaczyć prawdę o sobie samym, o swoich niedoskonałościach, ale po to, żeby ta pustynia stała się dla nas tak naprawdę kuźnią ducha. Jeżeli chcemy zobaczyć, na jakim etapie rozwoju duchowego się znajdujemy obecnie, to warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w mojej duszy. Zobaczmy, że jeżeli łatwo jest nam o pokutę, o wyrzeczenia, o umartwienia, jeżeli mamy jakąś czasową wolność od pokus czy od nałogów, to oznacza, że jesteśmy na tym pierwszym etapie wzrostu duchowego, czyli etapie zażyłości z Panem Bogiem. Ten etap ma to do siebie, że zawsze kiedyś przemija. Może trwać tygodnie, może trwać miesiące, nawet i lata, ale zawsze ma kiedyś swój koniec i to jest coś normalnego. Po nim pojawia się właśnie ten drugi. Pustynia duchowa. Pierwotna gorliwość, można powiedzieć, przemija. O praktyki jest nam ciężko, o zażyłość nam jest również niełatwo z Panem Bogiem i można powiedzieć, że ten stary człowiek, którego porzuciliśmy, zaczyna na nowo dochodzić do głosu w naszym sercu. Powracają jakby wszystkie słabości, które do tej pory były obecne w naszym życiu. Przejście od zażyłości z Panem Bogiem do doświadczenia duchowej pustyni nie jest łatwe, bo gdy znajdujemy się na tym etapie, bardzo dokładnie rozumiemy, co po drodze w jakiś sposób tracimy. Jak wiele tak naprawdę nie zależy od nas i wręcz w tym przejściu pojawia się w nas głęboka tęsknota za tym, co do tej pory doświadczaliśmy. I ta tęsknota tak naprawdę sprawia, że nie jesteśmy w stanie w naszym życiu usunąć jednej rzeczy, właśnie pokory. Przebywanie w takiej
ciągłej zażyłości z Panem Bogiem po jakimś czasie może sprawić, że staniemy się jak przysłowiowy faryzeusz z Ewangelii, który wchodząc wraz z celnikiem do świątyni zaczyna się chwalić przed Panem Bogiem ze swoich osiągnięć, ze swojej doskonałości. A na pewno nie o to nam chodzi w rozwoju duchowym. Doświadczenie duchowej pustyni przede wszystkim umacnia naszą pokorę, że w tym rozwoju duchowym bardzo ważną rzeczą jest to, aby nieustannie pielęgnować swoje odniesienie do Boga, zwłaszcza gdy okoliczności są niesprzyjające. Wtedy stajemy sami, tacy jacy jesteśmy, naprzeciw Boga, który pragnie do nas się zbliżyć, a który jest samą doskonałością. Przychodzi taki moment w życiu duchowym, kiedy staje się ono bardzo przytłaczające, niełatwe. Może czasami czujemy się właśnie bardzo, bardzo mali w tym wszystkim, co do tej pory staraliśmy się robić. Nie jest to moment na to, aby załamywać ręce, ale jest to moment, aby właśnie dalej iść naprzód. Jeżeli wydaje się nam, że jesteśmy pozostawieni bez obecności Boga w naszym życiu, że Pan Bóg się od nas odwrócił, to jesteśmy w błędzie, jeżeli takim myślom ulegamy. Prawda jest taka, że nawet i będąc na duchowej pustyni, Pan Bóg daje nam bardzo konkretne, byśmy powiedzieli, 5 znaków swojej obecności. I teraz chciałbym te 5 znaków po kolei omówić. Mam nadzieję, że one Wam pomogą w tym, abyście nie zawracali w rozwoju duchowym właśnie z tej drogi, która jest bardzo ważnym etapem wzrostu duchowego. Pierwszą wskazówką, pokazującą nam, że Bóg wciąż o nas się troszczy, jest nasze niezadowolenie z obecnego stanu ducha i pragnienie powrotu do wcześniejszej zażyłości z Panem Bogiem. Ten stan pokazuje nam, jak bardzo wiele zależy w naszym życiu od Pana Boga. Pokazuje nam moc Jego łaski, która sprawia, że jesteśmy wiele w stanie zrobić w swoim życiu właśnie z myślą o Panu Bogu i z myślą o naszym duchowym wzroście. Drugim znakiem obecności Boga na naszej duchowej pustyni jest to, że ciągle rozpoczynamy nasze życie duchowe na nowo, czyli nie zarzucamy dotychczasowego życia, ale wciąż trwamy na modlitwie, wciąż trwamy w wyrzeczeniach, w pokucie, w naszym wewnętrznym nawróceniu. Trzeci znak obecności Boga na naszych duchowych drogach, gdy przeżywamy właśnie te trudne momenty, jest to, że mamy konkretny cel, do którego nieustannie dążymy. Tym celem jest osiągnięcie chociażby jakiejś cnoty, które będzie dokonywało się poprzez wykorzenienie bardzo konkretnej wady w naszym życiu. Czwarta rzecz, czyli czwarta wskazówka, świadcząca o tym, że działa i współdziała z nami Bóg, jest to, że mamy w sobie wewnętrzne przekonanie o tym, że Bóg nas wzywa do wykorzenienia właśnie zła, jakiegoś zła w naszym życiu, bądź przeprowadzenia, stworzenia jakiegoś dzieła, które będzie służyło innym. Ostatnia wskazówka to nic innego jak głębokie pragnienie doskonałości, które wyraża się tym, że chcemy dalej postępować na drodze rozwoju. Wówczas Bóg przychodzi do nas z różnego rodzaju natchnieniami. I bardzo ważną rzeczą jest, aby tych natchnień nie zaniedbywać, choćby były one z pozoru najmniejsze, najłatwiejsze. Warto zawsze je spełniać, wtedy będziemy postępować na drogach duchowego rozwoju. Życie duchowe widzimy, że może składać się z dwóch jakby części. Jedna część będzie zażyłością, będzie wyrażała się ona wielką gorliwością duchową. Druga część będzie pustynią, będzie trudna.
Jeżeli doświadczacie tej drugiej części swojego życia duchowego, to pamiętajcie za wszelką cenę o tych pięciu wskazówkach. Bóg wciąż z wami współdziała. Bóg pragnie waszego rozwoju, pragnie waszej też i duchowej doskonałości. Nigdy nie starajcie się zawrócić z tej drogi, ale śmiało, mimo wszystko, iść do przodu, a On będzie dalej wam na tych drogach dopomagał. Moi drodzy, jeżeli chcecie być na bieżąco z duchowym przewodnikiem, to zapraszam was do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcecie się podzielić własnym doświadczeniem życia duchowego, chcecie opisać to, jak przeżywacie swoją pustynię duchową, to zostawcie swój komentarz pod tym filmem. Jeżeli film wam się podobał, to możecie dać śmiało łapkę w górę. Za wszystko, co będzie dobre, bardzo z serca wam dziękuję i jeszcze raz niech Pan Bóg wam za wszelkie dobro, za waszą wytrwałość, niech wam błogosławi i abyśmy każdego tygodnia naszych spotkań stawali się właśnie ludźmi bardziej doskonałymi duchowo.